W dniach od 4 do 6 grudnia 2015 roku odbędzie się kolejna 43. edycja turnieju imienia Leopolda Staffa. Nie ma większego hołdu dla poety jako ożywianie jego myśli, idei i słowa. Organizatorem turnieju jest Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku, a patronat nad imprezą objął prezydent Skarżyska Konrad Kronik. W celu promocji tego ważnego wydarzenia kulturalnego w naszym mieście przygotowaliśmy krótki film z udziałem uczniów ze skarżyskich szkół dotyczący grudniowego turnieju. Turniej imienia Leopolda Staffa, pisarza związanego ze Skarżyskiem, ma pomóc w kultywowaniu i propagowaniu piękna języka polskiego, doskonaleniu warsztatu artystycznego, konfrontacji dokonań twórczych. Uczestników obowiązuje przygotowanie i prezentacja jednego utworu Leopolda Staffa bądź grupy literackiej Skamander i drugiego dowolnego utworu z literatury polskiej lub światowej. W turnieju przyznane zostaną nagrody pieniężne i rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 24 listopada bieżącego roku. W imieniu prezydenta Skarżyska Konrada Kroniga i dyrektor Miejskiego Centrum Kultury Katarzyny Michnowskiej-Małek zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu.